witam serdecznie na Loelia Oracle i chciałam na dobranoc położyć karty dla wszystkich moich kochanych widzów, których serdecznie pozdrawiam, na następny tydzień. Czyli wróżba na następny tydzień z kart Lenormand, co ważnego wydarzy się w następnym tygodniu lub na co należy zwrócić szczególną uwagę, czyli takie wskazówki, drogowskazy kart na najbliższy tydzień czerwca. Zanim odsłonię karty, które tutaj już wylosowałam, proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Bardzo proszę o propozycje tematów, które mnie inspirują. Dziękuję serdecznie za kontakt i zaczynamy. Pierwsza karta mówi, o co w ogóle chodzi, czyli o jaką sprawę tutaj chodzi, która będzie ważna dla nas w następnym tygodniu. Karta kompasu. Karta kompasu wskazuje nam drogę, pokazuje nam kierunek, w którym mamy pójść. Czyli w metaforycznym słowa tego znaczeniu kompas oznacza dla nas, byśmy obrali jakiś kierunek konkretny, w którą stronę idziemy i co zamierzamy, jaki mamy cel, co mamy do zrobienia i jak mamy się zdecydować, na co mamy się zdecydować, by podążyć konkretną drogą w konkretnym kierunku lub by pokierować nasze działania i plany właśnie w konkretnie zamierzonym kierunku. Być może są Państwo w punkcie, gdzie musicie podjąć jakąś decyzję. Macie tutaj widocznie dwie możliwości wyboru. W następnym tygodniu karty tutaj zalecają, by Państwo się zdecydowali na którąś opcję. By Państwo właśnie w tej takiej niewiadomej, w której Państwo być może tkwią lub nie wiedzą, co zrobić, być może się boją podjąć konkretną decyzję, by Państwo przemyśleli wszystko i poszli w jednym konkretnym kierunku. Nie bali się podjąć jakiejś decyzji. Także taki temat podjęcia decyzji lub pójścia w konkretnym kierunku, również jeśli chodzi o związki, tak, ponieważ dużo widzów pyta tutaj o sprawy związkowe. Więc nie wiemy na przykład, czy pójść z tym partnerem dalej w głębszy związek, czy rozwinąć ten związek, zaufać, czy może odejść, zostawić, szukać jakiegoś nowego początku. Ta sytuacja wahania zabiera Wam dużo energii i czasu, więc w następnym tygodniu powinniście wyklarować sytuację i pomyśleć właściwie, co Wam bardziej sprzyja i w którym kierunku macie podążać. Po prostu podjąć konkretną decyzję działania. Również Państwo, którzy pytają o inne sprawy, ponieważ zdarzają się również sprawy finansowe, nowej pracy, nowego kontraktu, awansu, szukania mieszkania, poprawienia kwestii finansowych. Więc proszę nie tkwić w takiej sytuacji negatywnego myślenia, marazmu, jakiejś apatii, smutku, wprowadzając się w jakąś depresję, gdzie nie wierzycie w siebie. Nie, podejmijcie jakąś decyzję działania i po prostu konsekwentnie podążajcie za tą decyzją. Aktywnie, konsekwentnie, ponieważ karty mogą Wam pokazać również tylko właśnie sprawy, które musicie przemyśleć, ale już aktywni musicie być Wy sami. Czyli jeśli podejmiecie jedną z tych decyzji, dwóch, to jeśli podejmiecie i pójdziecie w tym kierunku, to idźcie konsekwentnie, działajcie konsekwentnie i aktywnie, by oczywiście wszystko się potoczyło zgodnie z Waszym planem. Karta druga, czego nie powinniście robić. To jest ta karta.
czego nie powinniście robić. To jest karta pokazująca list. Więc jeśli Państwo, przypuśćmy, mają jakiś kryzys w związku, co większość moich widzów tutaj słyszę i widzę, mają, to na pewno nie powinniście pisać pierwsze i biegać za partnerem i prosić, by on do Was przyszedł, że chcecie go spotkać, że tęsknicie, że kochacie, że wszystko mu wybaczycie i że po prostu chcecie robić wszystko to, co on Wam powie. Nie wolno popełniać Wam tego błędu, ponieważ staniecie się jego podnóżkiem. Nie będzie Was respektował i doceniał, jeśli będziecie się w ten sposób zachowywać i będziecie biegać za nim, pisać SMS-y, kontrolować, pisać WhatsApp, Messenger, SMS, dzwonić, na Facebooku pisać i wszędzie, na wszystkich Instagramie, Telegramie, czyli na wszystkich tych socjalnych netzwerkach będziecie go stalkować, robić terror psychiczny. Proszę nie robić tego błędu. Bądźcie dumne i respektujcie siebie samą. Pamiętajcie, że na pierwszym miejscu stoicie Wy same, z miłością własną. Dopiero na drugim miejscu stoi partner, z którym macie ewentualnie jakieś problemy, który Was zdradza, nie wiem, kłóci się z Wami lub różne inne problemy, tak, są w związkach. Więc postawcie siebie na pierwszym miejscu i nie piszcie, nie wydzwaniajcie, nie stalkujcie go wiadomościami i nie kontrolujcie go. Czyli nie powinnyście tutaj pisać jako pierwsze. Bądźcie dumne, miejcie własne ego, zachowajcie własne ego i po prostu poczekajcie w spokoju na jego gest, na pierwszy jego ruch. W różnych innych sprawach, czego nie powinniście robić. Ta karta mówi też o być może jakichś kontraktach, nowej umowie pracy, podpisaniu jakichś nowych dokumentów, czy u notariusza, czy w sądzie, jakichś pismach, wyrokach, czy może jakichś innych różnych tutaj umów, wynajmu mieszkania, sprzedaży, kupna domu. Więc przestroga dla Was, czego nie powinniście robić, nie powinniście bez czytania, po prostu bezwiednie podpisywać takie umowy. Nie powinniście w niewiedzy po prostu tylko słuchać, co ktoś Wam obiecuje lub nawija i podpisywać w ślepo rozmaite umowy. Proszę czytać dokładnie umowy, szczególnie to, co jest napisane małym kruczkiem, szczególnie to, co Wam jakiś tam doradca, notariusz nie powiedział. Bądźcie ostrożne, uważajcie i pytajcie o każdy punkt, którego nie rozumiecie w tej umowie. Czyli nie powinnyście we wszystkich innych kwestiach niż związkowych, być może też w kwestii związkowej chcecie podpisać coś u notariusza, tak? Czy chcecie kupić z partnerem wspólnie dom lub wziąć jakiś kredyt. Więc bardzo proszę, nie powinniście tego podpisywać w ślepo i bezwiednie, naiwnie. Tutaj jest taka piękna przestroga kart, bardzo ważna. Jeśli macie jakieś tutaj nowe plany w następnym tygodniu, podejmiecie jakąś decyzję w konkretnym kierunku, będziecie podpisywać być może nowe umowy, proszę uważać. Rada kart, co powinnyście zrobić, czyli przychylna dla Was, karta Słońca. Co powinnyście zrobić? Karta Słońca mówi o świetle i o czymś jasnym. Coś, co powinniście bardzo jaskrawo, dobrze widzieć, rozpoznać. Czyli
Proszę Państwa, no wspaniale się tutaj uzupełnia. Coś, co powinnyście dokładnie przejrzeć. Mieć jasność wszystkich spraw, na które się zdecydujecie i które podpiszecie. Czyli patrzcie jaskrawym wzrokiem, patrzcie bardzo dokładnie, jakby miejcie przejrzystość tych spraw, które przyjdą w następnym tygodniu i które podpisujecie. Jeśli macie pertraktacje jakieś słowne, umowy, tak, o nową pracę, wynajem nowego mieszkania, czy nawet z partnerem, rozmowy z partnerem, dyskusje, rozwiązanie problemów, zachowajcie jasność umysłu, bystrość spojrzenia. Patrzcie dokładnie na wszystkie punkty tej dywagacji i umowy. Także karta ostrzega Was, że powinniście widzieć to, co być może jest przed Wami właśnie ukryte. Także w innym znaczeniu tej karty powinniście podejmować właśnie te decyzje i wszelkie kroki w następnym tygodniu energicznie, z powerem, z pozytywnym myśleniem, z takim właśnie tutaj energicznym, prawda, myśleniem pełnym pozytywnych wibracji. Powinniście mieć także w różnych spotkaniach, podpisywaniu umów pozytywne takie nastawienie do tych spraw i pozytywną taką wibrację, by ludzie odczuwali od Was, że jesteście nastawieni do tych wszystkich spraw, nowych decyzji, po prostu pozytywnie i że macie dużo siły, by podjąć, przypuśćmy, nową pracę. Także u partnera wszelkie rozmowy o nowych planach, nowym związku, żeby on w to uwierzył, że jesteście w końcu dobrze nastawione, nie macie ciągle tego negatywnego myślenia i tej klatki mentalnej, która Was ściąga w dół, w depresyjne różne stany. Tutaj jest karta pozytywności, energiczności, witalności, gorących, namiętnych, pięknych uczuć. Także w tym kierunku, kochani, powinniście pójść w następnym tygodniu. Powinniście także podejść energicznie, właśnie bardzo aktywnie do tych podjętych decyzji. Jeśli podejmiecie jakąś decyzję, proszę stać za tą decyzją i właśnie aktywnie walczyć o, przypuśćmy, tą nową pracę, o tego partnera, o awans w pracy, niezależnie o co pytacie. Miejcie taką radość życia i optymizm w oku. Też mówi ta karta, że właśnie w następnym tygodniu lata, w letnim tygodniu, właśnie jest możliwe spełnienie się Waszych różnych tutaj planów i nadziei. I za dnia, bo tutaj ta karta jest kartą dnia, prawda? To jest dzień na tej karcie przedstawiony, że właśnie w porze dnia powinnyście podpisywać jakieś umowy, zawierać nowe różne tutaj pertraktacje, czy randki, spotkania z partnerem, na którym Wam zależy. Także rozwiązywać te sprawy właśnie w ciągu dnia. Wtedy jest szansa na rozwinięcie się tych spraw pozytywnie. Czyli nie wieczorową porą, ani nocną, ponieważ tutaj jest to typowa karta dnia. Także to powinniście robić, takie nastawienie powinniście mieć w następnym tygodniu, kochani, kochane. I teraz karta czwarta, rezultat, przyszłość. Czyli co będzie w następnym tygodniu, tak? Bo to jest ten następny tydzień, jest naturalnie Wasza przyszłość i jaki rezultat tutaj przyniesie właśnie ta karta w kwestii tutaj tych wszystkich starań, o których już wspomniałam. Lilie. Kochani, karta lilii oczywiście ma dwa aspekty. Jest to karta harmonii i rodziny, szczęścia, zadowolenia, równowagi,
takiego spokoju wewnętrznego, takiej przyjaźni też w sobie i z innymi. To jest karta, która mówi, że w następnym tygodniu będziecie mieli taki wewnętrzny balans. Odnajdziecie w sobie właśnie dzięki temu, że podejmiecie jakąś decyzję, że się w końcu zdecydujecie, że będziecie uważały, jakie przeprowadzicie rozmowy, jak podpiszecie umowy, że będziecie pełne optymizmu, radości, prawda, takiego pozytywnego nastawienia, że znajdziecie również przez to taki wewnętrzny balans. Ta karta mówi o zadowoleniu z siebie i o tym, że znalazłyście jakby swój własny taki środek, balans, że jesteście ze sobą samą, ze sobą samym w równowadze i jesteście z siebie zadowoleni. Chodzi też tutaj o harmonię w rodzinie, harmonię w związku, harmonię z przyjaciółmi, czy w pracy, z kolegami. O takie bardzo przyjazne kontakty i rozmowy. Czyli bardzo pozytywna karta, która tutaj jest rezultatem naszego czytania następny tydzień. W drugim znaczeniu mówi ta karta, jeśli chodzi Państwu o sprawy tutaj związkowe, o silnej seksualności. Czyli jeśli zdecydujecie się na jakiś związek, na jakiegoś partnera i przeprowadzicie z nim rozsądnie rozmowy, będziecie widziały te sprawy w końcu pozytywnie i te sprawy będziecie widziały po prostu poprzez walor pozytywnego myślenia, także na pewno przyłoży się to do pięknej, harmonijnej seksualności w Waszym związku. Piękna karta, która mówi również właśnie o tym, że znajdziecie taki spokój, jeśli pozytywnie tutaj zdecydujecie się na załatwienie swoich spraw z pozytywnymi energiami właśnie, nie tak optymistycznie, tylko nie tak negatywnie, pesymistycznie, tylko właśnie w bardzo optymistycznym tutaj, prawda, modusie, byście się w końcu znalazły. Teraz jeszcze jest tutaj taka piąta karta, która mówi o ewentualnym czasie. No, my wróżymy oczywiście na następny tydzień, także jest to już w następnym tygodniu właśnie to ważne, by to się wszystko spełniło. Natomiast tutaj ta karta, która mówi też o tym czasie, ta karta numer 5, mówi, że jeśli podejmiecie jakieś decyzje w następnym tygodniu i przemyślicie tutaj tak samo jak te karty Was tutaj ostrzegają, tak, dokładnie, rzetelnie czytać wszystkie umowy, to będą to długotrwałe, stabilne, pozytywne, bezpieczne związki. Długotrwałe umowy. Dobra, stabilna współpraca. Na długo, na wiele lat. Ponieważ ta karta mówi właśnie o takim okresie czasu. Czyli takich dobrych umów, rozmów, pertraktacji, dobrych rozwiązań problemów w związku, dobrych, harmonijnych tutaj znajomości, układów, partnerstwa, także pięknej seksualności, romantycznych wibracji i gorących uczuć Państwu na następny tydzień z całego serca życzę. I wszystkiego najlepszego w następnym tygodniu. Proszę napisać mi, czy zarezonowało po okresie następnego tygodnia. Proszę subskrybować mój kanał,
komentować, lajkować. Zostańmy w kontakcie, kochani. I do usłyszenia już jutro. Dziękuję.